No siema. Cześć Olek. Dobra, dawaj tą Oriannę. Yasuo to taki tricky matchup. Tam, gram takie dobre... runki, ja biorę Emera i gram na... Weź Absolute Focus weź. Czemu? Lepszy jest? Żebyś miał większe pierdnięcie. Nie lepsze CDR-ki? Nie no, bo grasz Orianną pod bombę. No dobra. Jak chcesz CDR-y, to graj Transcendence, Face Rusha i Tira se kup, ale to nie o to tu chodzi. No i wiadomo, jak gram mida, od razu coveruję gdzieś tutaj, nie stoję pod wieżą jak cep. Chociaż ja wolę tutaj coverować, w tym miejscu, a wiesz dlaczego? Czemu? Bo wtedy sobie daje warda tu 1.15 fakerowego, nie? Czemu to ward fakerowy? No to jest faker ward, minuta 15, ward, on zawsze tak warduje i to jest najlepszy ward w grze. Tak się nauczyłem. Nie wiem, czy faker tak robi co gra, ale... No robi, spoko. Robi. Ja mogę dać warda tu, jak tu jestem ward? No, możesz dać, ale będę widzieć wszystko. Ale imo nie musisz. Aż w Yasuo, to go przepuszujesz. Dobra, drugi wave crashujesz pod tower. Nie lepiej trzeci wave crashować? Nie, nie. Czekaj, ale zawsze mam crashować drugi wave? No nie, że zawsze, ale tu bym crashował drugi. Okej, ale lubisz crashować Orianną wave, tak? No, zwłaszcza jak grasz w melee matchup, to musisz tak robić. I co wtedy robisz? Cofasz po małego spajka, czy idziesz zwardować? Nie masz golda, idziesz zwardować, Dobra, podchodź do przodu i atakuj creepy od razu. I kół musisz na wejściu rzucić. Okej, no ja będę się starał jak mogę. Teraz masz wejść przed creepy, nie? On ma kół, więc on ci nic nie zrobi. I nie ma dwójki, to totalnie go masakrujesz. Tu możesz E wziąć na drugi. Kliknij tab. No, dobra, Lilia dwa kampy zrobiła, jest w topie. Nie musisz nic wardować na razie. Wygrywasz to jak coś. Dobra, i kół do przodu. Musisz mieć kulkę tu. O, okej. Teraz lecisz z nim. To odcinek, nie? Pinguj, żeby go zajmować. Ciężko będzie go wyjebać. Pinguj na dive'a. Nie ma tu dżungla, słuchaj, musimy coś zrobić, no bo on ma The Shielda. Tym mniej ma HP, tym więcej się leczy, nie? No. Wydaje mi się, że go nie zabijam tu. No, ty nie, ale możesz spingować, żeby chłopaki przyszli na dive'a. Bo jednak możesz go zabić, jak on coś takiego robi. Ło, ale punkty stylu! Dobra, puszuj to szybko. No staram się. Dead jestem, chociaż nie. Nie, żyjesz. Żyjesz, jest git. Ale widziałeś co zrobiłem, nie? Przedłużyłem E, żeby go dobić. No. Moje zdrowie jest coś takiego, że wyjdziesz z zasięgu i w tej kulka ci wraca na ciebie. Co kupujesz, jak masz tyle golda? Nie. Kup to, książkę i Dark Seala. I tepuj. I potę, nie? Dark Seal jest OP. Kupałeś Dark Seala, tak? Zawsze. No zawsze, ale to na wszystkim nam idzie praktycznie na soloku. Dobra, crash, puszuj szybko. Kup przez wszystkie creepki. Okej, W. Dobrze robię? No. Tu W i E przez siebie, nie? Tak. Idź kurczaki zwarduj. Właśnie to chciałem zrobić. Dobra, ja już wiem jaki mam problem z tą Orianną. Ja ciągle many nie mam. W nie możesz tak trollować. Nie, W ci dużo many zżera. A póki nie masz książki... Z tym jest trochę lipa czasami. Dobrze. No co się Olek tam Orianną grasz? No parę gierek. Chciałem się podszkolić, no bo lepiej grasz na midzie, teraz widziałem, że dużo grasz tą Orianną. A ja mam tak, że jak znajdę jakiegoś nowego maina, to się fajnie bawię w lolu i klembuję i właśnie chciałbym Oriannę wykorzystać, nie do tego. Tylko potrzebuję trochę, nie wiem, tipów, może... Jak nie kupuj pink wardów. Nie kupować pink wardów, no dobra. A czemu? Nie, bo to golda tracisz. A używać W na linię? Tak, możesz raz czy dwa se użyć. Teraz masz Lost Chaptera, to wiele prościej jest, nie? Bo póki nie masz Lost Chaptera, to trochę ciężko jest z tym. Ale tak to możesz używać CW, bo i tak zaraz dziesiątkę wbijesz, to ci wróci mana z Lost Chaptera. Teraz kół maksujesz, git. Gdy rzucił od razu po RCW, to go zabijasz. Uważaj, żeby się na 100 tower shota skorcza. Git. Cofaj już stąd. Ja się destruuje i ma się po prostu cofnij. Linia się sfrizuje tu, ale ja to zaraz pewnie skraszuję. No, powinieneś szybciej cofnąć trochę. No, straciłem z 4 sekundy niepotrzebnie. Byłbyś szybciej na linii. Nie, dobra, nie kupować kontrolki. Nie, kupuj control wardów, tyle golda tracisz. A masz czasami gierki, że no papci długo nie masz? Bo nie mam papcia, nie? Nie, ale to jest spoko, tu dasz radę bez papci. Patrzcie na przykład, jak nie wiem, jak grasz na Syndrę, to musisz zraszować Merkury, bo inaczej się grać nie da. A w jakie meczapy rasz Merkury Tabi? No Tabi nigdy nie kupujesz praktycznie. W pierwszej grze kupiłem Tabi, ale mieli jakiś typu full AD teamek, Yasuo, to kupiłem. No Tabi to możesz kupić, jakbyś grał, nie wiem, w Tristanę i Vayne na topie, no to wtedy spoko. Dobra, a Merce kiedy? Merce, no jak mam dużo ceseków, standardowo. No i w Syndrę. W Syndrę musisz mieć Merce, bo ja ci nie zone-shotuje, plus dobra, na stunie nie dostajesz drugi raz Q. Merce kontrują Syndrę, totalnie. Możesz go kajtować jak coś. Okay, teraz nie mam midwalla. Oj, oj, oj. To pod content dla to mnie. Chyba sztuczka z TikToka za bardzo poniosła, nie? To miało być pod Viva, nie? Poniosły cię emocje Orianowe. To się nie liczy, tu się nic nie stało. Jak krzywo to kusasz, nie rzucasz. To znaczy? No jak rzucasz w creep, to nie rzucasz tak, żeby we wszystkie trafić. A teraz musisz kół wyrzucić, nie? Żebyś miał kulkę do grania. To nie tak, że ta kulka stoi na tobie cały czas, tylko gdzieś tam trzymasz ją na lejnie, nie? Głęboko. Bo ty presję tworzysz. O kurwa, zablokował tego autosa. Kubu nie trafiłeś. O kurwica. No to nie było najświeższe, bo kuk krzywo wyrzuciłeś. Musisz bardziej stać tak, żebyś umiał na linii cały czas i grał wokół tej kulki, nie? Nie, że cały czas masz na sobie. Na siebie to zawsze możesz kliknąć, ej, zawsze na ciebie doleci to. No teraz powinienem tapać bota, nie? To znaczy topa. Tapaj. A ci nic nie zrobi jak coś. Bo musisz na zasięg bardziej grać, nie? Wiedziałem, że nie sparuję, więc warto czasami rkać pod obitkę, tak jak czasami dobrzy gracze tak, na Caitlyn robią. Na Caitlyn to rkujesz teraz co cooldown, bo tak to działa, nie? Ale na Orianie spokojnie, że po prostu rkujesz typa, żeby go z linii wypuszować. Nie zawsze go zabijesz, ale... Ale żeś zintował. Musisz... co zrobię? No, nie, musisz stać centralnie na ziomku, żeby W trafiło. Jak na siebie mam, tak? Tak. To jak on cię zaatatakuje, to on i tak może wyjść z tego, nie? Jeżeli się ruszy do tyłu troszkę. Musisz centralnie na nim podejść pod niego i wtedy klikasz W. Nie rzucać W jak nie mam kulki tylko na sobie, bo mało nie, no jakby robisz tak, że albo rzucasz QW, nie? I przez Q rzucasz, albo rzucasz W na siebie, ale jak chcesz rzucić W na siebie i W ma trafić, to musisz pod ziomka podejść. Centralnie, no, nie? Szczerze byłem bardzo blisko niej. Tak nie byłeś, nie? Ona była tak, że na cię w Q kliknęła, ale no wiesz, że na Fiorze możesz tak kliknąć Q, że odchodzisz po prostu za tym i nikt ci nie odbijał to atakiem. No dobra. No, najdź na to wuj, zobacz jaki to ma zasięg. Na tobie, widzisz? No, widzę, to jest mniejsze niż auto-atak range niektórych czempionów, które są mele. Już trochę pod... faza trollowania się zaczyna. No nie powinno być dwóch na sajdzie, no, graczy. Czy ja wiem, czy nie powinno? Ale Olek, musisz kumaksować jak coś. Zapominam o tym. W do 3. A bardzo się intuje, jak polecę tych do 5 W, czy to taka pierdoła? No jeszcze jak go nie trafisz, to już w ogóle. Ale chcesz, kliknij na Q. Widzisz? Cooldown ci spada z 5,45 do 2,73, jak zmaksujesz. Dlatego maksujesz najpierw W, bo W strasznie dużo dostaje damage'a na początku, a potem maksujesz Q, żeby z Q częściej rzucać. Dobra, będę pamiętał. Gringos, co ty piszesz? Zgarnij z tego wave'a i... Wizujesz? No, to co mam robić? Teamek wygrywa, podjąłem przed chwilą dwie decyzje, które kosztowały mnie dwie wyjebki, a no gra się wygrywa, więc po co mam robić, podejmować jakieś decyzje, które mogą tylko zaszkodzić drużynie, jak mogę sobie... Dobra, no możesz sobie jeszcze te jednego wave'a sfrizować, nie? Ale potem musisz w Drake'a iść. No to już puszuj, i na Drake'a biegnij. Ale żeś teraz odjebał knyw. Piszku przez cały wave rzucać. Okej. Nie wzięli to. No za późno byłeś, nie? Okej. Żyjesz się trochę, Olek. Ale mój teamek nie podjął Drake'a, Belwet poszła na Fiorkę, nie? No ty za późno byłeś. Może, no może też. Okej, panika flash. Jak w ciebie wchodzi, to klikaj W, nie? Na melee range'u. On jeszcze strasznie slowuje w ogóle, nie wiem czy sobie zdajesz z tego sprawę. 50% slowa i dostajesz 50% movement speeda. Jak masz wymaksowane. No dobra, cofnijmy i idę chyba Ludensa kupić sobie. Jak coś nie zawsze musisz rzucać E, żeby kulka do ciebie wróciła, masz ten taki zasięg, nie? To masz po prostu wyjść, to sama do ciebie wróci kulka. To wiem. No bo czasami mam tą kulkę daleko, ale mam cooldown na kul i chcę szybko się jej pozbyć, nie? No to chyba najlepiej dać E na siebie po prostu. Czy wyjść po prostu z range'a. Jak jest no, jakiś tak... zależy jak daleko stoisz i w którą stronę chcesz iść, nie? To nie jest takie jednowymiarowe. Teraz to żeś zagrał, jakbyś nigdy Fiorą nie grał. Jakby... Przepraszam widzowie. Jak coś, to poziom. Twoje kół daje ci wizję. Więc zawsze możesz rzucić kół do krzaka i mieć wizję i rzucić tak na nią kół, że ona w ciebie nie rzuci kół. Okej, jaki ten teraz? Shadowflame? Clicking tab. Pewnie tak. Jak nie mają memera, to go Shadowflame. Nie wiem, czy nie tepnąć tu. Po co? Dobra, możesz tepować teraz. Możesz tę grę skończyć. Okej. Nie wiem, to jest takie trochę głupie, nie? Najlepiej po prostu, żebyście się cofnęli, ale... Udamy, jak to jest na solo kolejce. Trzeba trochę poddymić, nie? O, zajfowali nas. Ja chyba nie wiem. Ja nie wiem, czy ta RK tutaj była dobra. No mechanicznie ja na pewno nie będę grał dobrze, dopóki nie zagram nią kilkanaście gier, wiadomo. Kilkaset nawet. Ja bym chciał wiedzieć makro się podszkolić, na tym idzie Orianną, jak się zachowywać. Ty często jesteś Orianną na sajdzie, nie wiem, na bocie farmisz coś? No. Okay. No jak idziesz, to musisz zebrać, nie, zbierasz tylko, no nie jest ciężko ci sajdować, bo ty nie możesz sajdować na Yasuo, nie? On cię po prostu zmiecie na sajdzie. Sama, jak grasz w Fiorę, rzuć kół do krzaka. Rzucisz do krzaka, będziesz miał wizję. Wiesz co, nie chciałem, żeby golemy robiła. Okej, close. Weź jeszcze tego wave'a i cofnij. Nie lepiej je maxować na przykład czasami? Nie. Okej, nigdy nie maxuję, tak? Nie, cofaj. Czemu chciałbyś emaksować? Chciałem, żeby mnie zabić może. Cel to i pała? Tak, tą pałkę. Niebieski trinket kup. Czemu niebieski? Na Control Major zawsze chcesz niebieski kupować. Dobra. Żeby mieć wizję, nie? Gdzieś tam sprawdzić co się dzieje. Czego na szora sprawdzić. Ale nie chcesz maksować E, no bo tak. W za dużo obrażeń ci daje, żebyś go nie maksował, a Q za bardzo cooldown spada. A jak masz duży cooldown na Q, to się grać nie da, bo wtedy w ogóle kulki nie możesz kontrolować. I zwłaszcza jak grasz w coś typu jakieś wszystkie nowe czempiony, które mają 10 miliona movement speeda i 10 tysięcy daszy, to nigdy... Czemu ty podchodzisz na melee range? Podszedłem, bo nie uciekłbym od niej. Zajebałabym mnie, dlatego biegłem w stronę drużyny. Jak coś to... Jeżeli on mnie zghostuje, to uciekniesz zawsze od niego. Nie, od Fiory nie uciekniesz Orianną. Dobra. Najedź na W. No wiem. Widzisz? 50% slowa, typ dostaje, a ty dostajesz 50% movement speeda. Ale nieraz goniłem Fiorą Oriannę, nawet taką dobrą, nie? I naprawdę, no nie da się uciec. Nawet jak masz tego slowa, serio. No, grałem dzisiaj 2 razy na Fiorę i kurwa, ją się podejść nie da. Musiałbym mieć ziomek ghost albo cię splashować. Kurwa, Twitch TV James Dark cię kieruje. Nieźle. No, nie ukradłem, no dobra, teamki mam na teorianie, nie? Dobra, jesteś graczem drużynowym. Kulkę do przodu musisz mieć, nie? I tak trzymaj kulkę i teraz graj tutaj. I cofaj jej. Nie cofać jej? No nie, jak ziomki tak stoją, to ty chcesz ich zonować tą kulką, nie? Dobra. Bo jak kulka stoi głęboko w terenie, to jakby nic nie mogą zrobić te chłopki. No dobra, postaram się jakoś wyuczyć to.